Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję komiksu z serii Smurfy i Świat Emocji wydawnictwa Egmont. Smurf, który wszystko uważał za niesprawiedliwe. Z tego oto komiksu dowiemy się, dlaczego nie warto narzekać na wszystko, ponieważ ten oto tytułowy Smurf w kółko i na wszystko właśnie narzekał. Smurfy szykują się do święta smurfojagód i Smurf fryzjer idzie do smurfetki, aby troszkę kosmyków jej obciąć. No i nasz Maruda, nasz narzekacz uważa, że to niesprawiedliwe, że dlaczego on tego zrobić nie może. Papa Smurf tu przybiegł na ratunek i mu tłumaczy, że każdy Smurf zajmuje się tym, co potrafi dobrze smurfować. No ale on uważa, że wszystko jest niesprawiedliwe, że nawet to, że papa Smurf ma brodę, a reszta Smurfów nie, też jest niesprawiedliwe. Nadeszła burza w międzyczasie podczas święta smurfojagód. On tutaj się wykłóca, narzeka, no praktycznie ciągle wszystko, dosłownie wszystko uważa za niesprawiedliwe. Oczywiście komiksy z tej serii niosą ze sobą piękne przesłanie, którego Wam nie zdradzę, ale warto, oczywiście warto cały komiks przeczytać. A na końcu mamy taki rozdział o tym właśnie, czego dotyczy temat przewodni, czyli sprawiedliwe czy niesprawiedliwe. Często myślimy, to niesprawiedliwe, gdy ktoś zachowuje się inaczej niż byśmy chcieli. Tutaj o tym przeczytamy, czym jest sprawiedliwość. O tym też tutaj właśnie co nieco mamy napisane. Są też rady papy Smurfa, więc świetnie, że coś takiego tutaj się ukazało. Takie opisanie tego problemu, o którym czytamy w danym komiksie. Zobaczcie, ile już mamy komiksów z tej serii. Tom pierwszy o baniu się ciemności, tom drugi, Smurf, który był niezdarny, tom trzeci o Smurfie, który lubił tylko deser. To jest bardzo fajny komiks dla dzieci, które niekoniecznie chętnie chcą jeść obiady czy warzywa. Tom czwarty, Smurfetka, jest takim samym Smurfem jak inne. No i teraz tom piąty, a w przygotowaniu jest już szósty Smurf, który ciągle kłamał. Nie są to długie komiksy. One mają przepiękne ilustracje, bardzo smurfowe, nie do odróżnienia od wersji bajkowej, co ja osobiście uwielbiam w książkach czy komiksach, że te ilustracje tak bardzo kojarzą się z bajkami, które kiedyś w telewizji leciały. Smurfy i Świat Emocji jest to doskonała seria. Myślę, że warto ją znać, warto dzieciom podsuwać do czytania, czytać ją z dziećmi, opowiadać sobie o tych emocjach po lekturze komiksów, bo naprawdę fajne, niosą one ze sobą przesłanie, no i te porady na końcu też są bardzo fajne. Więcej o komiksie na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.